Pan policjant porządku pilnuje bardzo dobrze. Dzień dobry, dobry wieczór, witam na YouTubie. Chyba wam się seria podoba z naszego pięknego motelu Zadupie Motel. Prawdziwa perła pośród lasów, gór, nieznanego hrabstwa, państwa. W sumie to nie wiem, gdzie jesteśmy. Wygląda tak na oko jak okolice Rzeszowa, ale mogę się mylić. Trochę się zmieniło do ostatniego czasu, jak widzieliśmy się na YouTubie. Oczywiście łapki w górę jak najbardziej widziane, bo im więcej łapek w górę, tym większa szansa, że będzie więcej odcinków, więc no win-win, nic was to nie kosztuje. Dajesz teraz łapkę w górę, mówisz podoba mi się i lecisz normalnie, a my jesteśmy na żywo. Linki też macie, jak chcecie, nie wiem, followka zostawić na Twitchu, Kiku albo czymś takim, to fajnie by było, bo co wieczór się spotykamy. Sklep, witam. Co pani tutaj kupuje? Chipsy? Majonez? Nie ma problemu, dziękuję bardzo. Nasz sklep trochę się powiększył, nie za dużo, ale jak na w prawdziwym takim zadupie motelu. Mamy przede wszystkim papierosy, mamy przede wszystkim apteczki, zimną kolę, jakieś piwka i pustą lodówkę, bo rzadko dostawy dochodzą, bo to drogie rzeczy są. Ale ludzie przyjeżdżają, kupują, podoba się mi to, bardzo dobrze. Cyk, $19 i już trochę ten sklep zaczyna być bardziej opłacalny, co mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, że zaczynamy zarabiać pieniądze, bo ja potrzebuję pieniędzy. Weź to mi wyczyść, nie wiem o co chodzi. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli kontent na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością. Więc zostaw po sobie followa. Dobra. Czy tutaj mamy jakieś pieniądze do odbioru? 36, 48, 336 litrów mamy jeszcze w instrybutorach. Bardzo dobrze. Mamy $1320. Jak my możemy to spożytkować? Tu widzę, że jakaś dostawa też przyjechała. Ale jest pusta. To już ją chyba musiałem rozładować. Nie ma problemu. W magazynie nie mamy nic takiego specjalnego. Głównie jakieś glazury, podłogi, sufity i inne farby do pomalowania. Fajnie by było... O, wiem co muszę kupić. Następną pralkę. A gdyby tak pralkę... W sumie czemu ja trzymam pralkę w magazynie? Skoro mógłbym pralkę trzymać na przykład w swoim biurze. No nie? Szybciej by było chyba. Wydaje mi się, że by było o wiele szybciej, jakbym na przykład tutaj gdzieś trzymał pralki. Tutaj bym kontakt postawił. Dałbym pralkę tutaj, tą jedną. Zamówiłbym następną. Biorę tą pralkę tutaj, żeby bliżej było, że od razu będę to pranie. Jak ktoś czekał, dorobi, to wrzucam to do pralki i pasuje. Mamy tutaj klienta, tylko klient niestety będzie musiał się zderzyć z rzeczywistością taką, że nie mamy dostępnych. Proszę pana. A, checkout, tak, dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, do widzenia, żegnam. Pyk. Który to jest pokój? Czwórka. Czwórka się zwolniła. To chyba tylko jeden chłop tutaj był, tak? A, ale syfu narobił, ty. Pyk, pyk. Zaraz tutaj przyjdziemy, oczyścimy, nie ma problemu. Muszę coś zjeść, bo mi się sprint skończył. Najgorzej. Najgorzej. Do pralki, pyk, pyk, pyk. Odpalam. Nie ma problemu. No, ktoś tutaj przyjechał? Ale to chyba... A, dobra, oni pojechali. Ej, nie, tutaj dwie osoby były. Bo to też zafaflunione. Tylko jednym ręcznikiem się myli. No dobra. Piękny mamy ten pokój, przepiękny. Jestem najbardziej zadowolony z tego pokoju. Paleta kolorów, wszystko idealnie dobrane. Powinien być architektem wnętrz. Tak mi się wydaje. Dobra, to się robi. Musimy zamówić jeszcze jedną tą. Muszę tutaj wyczyścić. Lecz kurde, muszę iść coś zjeść. Głodny jestem, Boże! I przy okazji weźmiemy prześcieradła. Chyba mam wystarczająco, żeby wstawić. Przepraszam najmocniej, przepraszam. Co za długo, co za długo? Marudzisz, uciekaj mi stąd. Następny. Co by tutaj zjeść? Chipsiki sobie zjem. O, i stickersa, pasuje. Co za drogo, uciekaj mi stąd. Wariatko. Dobra. Mamy jeszcze tego klienta w tym, ale czekaj. To potrzebuje, to potrzebuje, to potrzebuje. To potrzebuje. Ręcznik tam jest jeden, bo oni zawsze, nawet jak jest dwóch chłopów, to używają sobie jednego. Tu. Pyk, pyk, pyk. No i pasuje, pościelone. Teraz tylko posprzątać. Nic nie ma. Wyczyścić. Czyściutko chyba. Dobra, pasuje. Czekaj, bo mamy klienta. Boże, 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 jaki ruch. Witam. Siup, siup. Dzięki. Witam. Siup, siup, siup. Dzięki. No i pieniądz się robi. Bardzo dobrze się robi. Kupujesz coś pan, czy nie za bardzo? Pisaliście w komentarzach mi na YouTubie, żebym zainwestował bardziej w te vending maszyny, że one są bardziej opłacalne, bo pasywnie po prostu wkładasz tam napojów i innych takich. Ale nie wiem, czy chcę to zrobić, powiem szczerze. Jakby podoba mi się to, że mamy taki sklepik pełny, pełnoprawny, operacyjny. Jak tam z paliwem? No, tutaj coś wolno. Ja nie wiem, czy Jolly Roger tutaj nam nie podkrada pieniędzy, bo coś za mało pieniędzy tutaj ląduje w kasie. Bez kitu. Tutaj to mamy. Dobra, mamy klienta. Witam. W naszym dwugwiazdkowym zadupie motel. W czym mogę pomóc? Jeden pokój, one bed, 36 godzin. Hold on. Masz tutaj tego. A tam chyba straj taśmy nie ma. Poczekaj, zobaczę jeszcze. Tak, dokładnie. Nie ma straj taśmy.
Poczekaj. Straj taśma, pyk. Toiletry. Czemu nie mogę? Nie mogę. O. I szampon. Proszę bardzo. Proszę pana. Proszę bardzo. Ten pokój mogę panu wynająć za $261. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do widzenia. Bardzo dobrze. Dobra. Dawaj pieniądze. Nie, zostaw to. Pieniądze chciałem. Dobra. Jest git. Taksóweczka. Tutaj podjeżdża. Tankują, nie ma problemu, tutaj klientów nie mamy. Mamy $1500, ja bym proponował. Najpierw to pranie musimy tu ogarnąć. Kurde, jakiś regał też bym tutaj wstawił, nie? Wywalić to łóżko i regał wstawić na przykład, żebym mógł tutaj te pościele trzymać. To by nawet spoko było. Na pewno drugą pralkę chcę kupić, bo już teraz jak mamy dwuosobowe pokoje, to trochę jest wtedy problem z ogarnięciem tego. Ale sam fakt, że mamy 4 gwiazdki na sklepie, to jest niesamowite. Motel trochę gorzej, przyznam się szczerze, tylko 2 gwiazdki, ale i tak jest dobrze. Equipment. Dobra, która pralka jest najlepsza? Nie ma najlepszej pralki, jest tylko ten, washing machine. Ta wygląda tak profesjonalnie, to może tą kupię. $300. Beczkę kupimy też i kwas, pewnie, że tak. Add display. Może jakąś reklamę byśmy, kurde, wsadzili. Może, może. Niech będzie. Kupię, kupię. Jesteś drabina. Po co komu drabina, ty? Może, żeby wejść na ten dach, bo na tym dachu coś widzieliśmy, że jest, ale nie wiem, jak tam skoczyć. Bym musiał jakąś właśnie zbudować wieżę, żeby się tam wdrapać. Ja bym zamówił jeszcze, wbrew pozorom, z 2 bedsheety, z 2 blankety. Żeby były tak na zapas, nie? Mógłbym jeszcze pokupować tam. Miałem jeszcze kupić łóżko na przykład, no nie? Żeby do tego drugiego pokoju, który teraz się zwolnił. No mógłbym tak zrobić, ale chyba też kupię, czekaj, może double beda jakiegoś takiego? Jakiś taki... Ten wygląda przepotężnie, double bed, taki jak w takim motelu bym sobie wyobrażał. Dawaj, bierzemy to jeszcze wyro. Musimy tutaj środek transportu zmienić na ciężarówkę. No i chyba do sklepu by trzeba trochę więcej, te półki trochę zapełnić. Jakby ja rozumiem, że te właśnie, ile kosztują maszyny vendingowe? Vending machines, no są takie vending machines, $200. Tylko w momencie, kiedy ja idę w taki normalny sklep, czy rzeczywiście te vending machines chcę robić? No nie. Nawet jeśli jest to bardziej opłacalne, łatwiejsze jakoś, nie wiem, no to chyba wolę w taki normalny sklep iść. No, chyba tak. Tutaj mamy do sklepu jeszcze jakieś takie półki, ale na razie miejsce mamy, lodówy też mamy. Może ewentualnie regał, duży regał do magazynu, bo trochę mało miejsca mamy, ta. Duży regał do magazynu, no to mamy $638 i teraz można właśnie nakupować to, co jest na promocji. No to domówimy tak, chipsików domówimy. Tutaj wszystko drogie. O, możemy tutaj czekoladkę, 2 takie czekoladki domówić. Możemy popcornu domówić. Możemy tutaj te ciasteczka domówić, pewnie. Jakieś... To jest taniej. Nie, tego nie potrzebuję, bo mam mleka. Tutaj też tego też mamy. To mogę domówić. Paradise Peach, mój ulubiony napój. Tak, tak. Buff Orange, pewnie. Tego na razie nie mamy stanowiska. No i alkohol. Alkohol musi być. Tutaj dawaj mi to piwko. Dawaj mi to piwko. To piwko. Premium Beer. To bez zmian ceny w sumie. Na razie zostawię. Cześć, Negra, witam. Papieroski. Papieroski. To możemy kupić. To możemy kupić. Kurwa, już $1300, ty. Rzeczy do samochodu, czy chcę je, kurde, dawać tutaj? Chyba na razie nie, podaruję sobie. Na gazety nie mam na razie stojaka. Możemy jakiś GPS device zamówić. Painkillery jeszcze domówię. Baterie, na pewno będą schodzić. Łomy, to, nie, to nie są łomy, to są parasole. Umbrella przecież, dobra, niech będzie. Jakieś to, nie, no kto będzie kupował jakieś te figurynki, inne takie pierdolety. Do tego też chyba trzeba mieć oddzielny jakiś ten. I tak, i hełmy, ale to też nie mamy. Dobra, na razie wystarczy, bo i tak nie mamy pieniędzy. Zamawiam, pyk, $1400, znowu jesteś. O, witam, dzień dobry, proszę pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Który to jest pokój? 1, tak? Dobra, nie ma problemu. Ej, bo mamy tego klienta. Boże, boże. Witam. Pyk, 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 pyk. Dziękuję. O, to pani policjantka, ale zakupy zrobiła za $25. Fiu, fiu, fiu. Kupujesz coś? Nie, bo mi się... Kurwa, nie mam czasu czekać, aż oni tutaj coś ogarną. Musimy tak, 1 oczyścić. Musimy też tutaj do pralki załadować te rzeczy. Odpalaj pralkę. Zaraz następna pralka przyjedzie, nie ma problemu. Jak tutaj z 1, to zaraz będzie trzeba też. Nie, poduszkę zostaw. Co ty robisz, głupcze? Poduszka jest czysta, poduszki nie pieszemy w naszym motelu. Taką mamy zasadę. O, idealnie, że tą pralkę wstawiłem, bo teraz jak ktoś w 1 będzie spał, to będzie słyszał cały czas działającą pralkę. I to jest prawdziwe doświadczenie motelowe. Dobra, albo chłop w sklepie czeka. Zaraz zrobimy. Witam. Beczkę zamówiłem, jakby ktoś kojtnął w hotelu, bo już, kurde, gałgany na YouTubie zaspoilerowały w komentarzach i może ktoś ci zdechnąć w tym, w hotelu i trzeba się pozbyć ciała, bo inaczej pan policjant przyjedzie i karę nam wlepi. Znaczy, w sensie karę, łapówkę będzie chciał, no. No to jaki tutaj, kurwa, czekał, aż wyjdę ze sklepu. O, apteczkę sobie kupił, pasuje. No, that's what I'm looking for, yes. Ej, mogę to jakoś ten, oczyścić?
Mogę. O, jak łóżko zamówiliśmy, to raz tutaj łóżko wsadzimy do tej jedynki. Tą jedynkę by trzeba trochę, bo to był nas pierwszy pokój i tak bardzo budżetowo żeśmy to robili. Ale trzeba będzie tutaj tak porządnie zrobić, no. Tak trochę ten pokój przemalować może, jakoś coś. Jakieś dekoracje nakupić. Kurde, schodzą te produkty do sklepu, schodzą fest. A jak tam ten z paliwem? Zaraz paliwo też będzie trzeba chyba domówić, co? Nie no, jeszcze jest. Kurde, wydaje mi się, że on podkrada nam pieniądze. O, mamy tego, klienta. Witam, witam, co potrzeba? Jednoosobowy pokoik? Kurde, no jest jednoosobowy. Jest jednoosobowy pokoik, ale kurde, powiem wam, że problem jest taki, że tutaj przyjeżdża łóżko. Ja to łóżko już bym chciał wstawić, ale no dobra, no nie ma to nie ma. Trzeba klienta tutaj ogarnąć. Czy my mamy towel? Towel, please, yes, one towel. One toilet paper. One, ile my jeszcze nam papieru zostało? 8, no to git. One tooth brush i one head and shoulder. Jest very good, very good, very good. Czysto, czysto. Dobrze, no to jedynka dla pana tutaj, nie ma problemu. Proszę bardzo, pyk, take this room. $196, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Teraz tak, to musimy uprać, odpalić, pyk. Kurde, no jest kolej. Ej, no cały czas przyjeżdżają, a tutaj widzę, że jakoś pieniędzy nie przybywa w tym. O co tutaj chodzi? Pomogę ci trochę, bo widzę, że sobie nie radzisz. Amazing, w ogóle trzeba pensję zapłacić. Zobaczę paliwo i pensję, czy nam starczy te $500. Witam pana. Checkout? Nie ma problemu, żegnam. Management, staff, $100. Zapłać mu i domówmy jeszcze paliwo. Dobra, pasuje. O i nadal jesteśmy goli i wesoli. I mamy tutaj do ogarnięcia pokój numer 2. Też bardzo piękny, szykowny. Tak, wiem, wiem. Mam zdolności co do projektowania pokojów. Ja wiem, ja wiem. To będzie trzeba zaraz uprać. Pralka, o już pralka przyjechała, dobra, zaraz ogarniamy. Zaraz następna pralka wjeżdża i lecimy z tematem. Czy to coś jest? Chyba nie. A, ten klienci. Mam w magazynie jedno łóżko, to dobrze, 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 niech se będzie to łóżko na lepsze czasy. Dobra, już tak troszkę lepszy mamy cash flow, coś się zaczyna dziać. W następną taką transzę pieniężną, o dawaj tą pralkę, ale zajebista pralka, ty, nowoczesna to chyba tego. Whirlpoola. Z jakiej firmy macie, widzowie, pralki? Ty, nie mogę tutaj tego wsadzić. Dlaczego? Bo to leży pewnie dziadostwo. Pyk. A to też jest tylko 3 slotówka. Zobacz, jaka... Ła, jaka pralka nowoczesna. I ona szybciej myje. Ona w minutę ci to ogarnia. Zajebiście. No, kolego. Cyk. Tak, beczka z kwasem. Tu będziemy pozbywać się ciał. Nie ma problemu. Gdzie jest w ogóle kwas? Tutaj. Tu postawimy kwas. Co tam znowu? Customer, customer. Un momento, por favor. Co trzeba? 1 na 12 godzin? Hold on. Hold on. Won't be long. No, won't be long. Tą dwójeczkę jej damy. Ręczniczek. Tutaj. Toilet paper. Toothpaste. Jaki dźwięk w ogóle, jak skończyła myć. Nowoczesny. Dobra. Trzymaj pani. Proszę bardzo. Take this room. $83. Ale mało. Ale tylko 12 godzin. Dlatego. Nawet nie wiem, czy to się opłaca na 12 godzin komuś wynajmować, powiem szczerze. No, bez kitu. Bez kitu. Mogłem tam też to łóżko od razu wstawić, zanim to wynająłem. Ale no dobra, nieważne, zrobimy to później. Będzie dobrze. Cześć, bo tutaj się kocioł robi w sklepie. Na szczęście jest bardzo szybkie obsługiwanie tego. Nie trzeba jakoś skanować czy cokolwiek, tylko pyk, 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 robisz i pasuje robota. Papieroski, hopsy kupił. Dobra. No dobrze, co my tutaj mamy? Tak, to wyro. A to co to jest? Co ja tu zamówiłem? Co to jest? A, to jest billboard reklamowy. Dobra, pasuje. To jeszcze wezmę, to jeszcze wezmę. To są rzeczy do sklepów. A, to są rzeczy do sklepów, to też. Okej. To damy tutaj na magazyn. Bardzo dobrze. Jakbym wszedł do takiego pokoju, to martwiłbym się, czy coś mnie w nocy nie z***i. Kurde, to jedno. A później w nocy to tylko w oknie widzisz łeb właściciela, który zagląda i patrzy, czy wszystko w porządku. Nie ma lekko. I ten dźwięk pralki pracującej cały czas. To jest piękne. Kurde, znowu muszę zjeść. Czemu moja postać jest taka głodna wiecznie? Dobra, git. Tak, rozładunek dalej, rozładunek, rozładunek. Nie opierdzielaj się, dobre dzieje, bo tutaj ruch jest cały czas. Pan kierowca czeka. Szybko do sklepu, trzeba zapchać. Ej, czemu nie mogę ten... Ej, tutaj zaraz miejsce nie będzie, bez kitu. Bo ja 2 kartony tego paradiso zamówiłem, ta. Zaraz tam będę, chwilunia. Dobra, cyk, jeszcze ktoś? Dobra, ten chłop tutaj. No, dawaj, 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 nie, jeszcze coś tam wybiera. Dobra, szybko, szybko, rozładunek, rozładunek, rozładunek. 20 dzień pracy naszego motelu. Zaczynamy wreszcie jakieś pieniądze tutaj produkować. Mamy jeszcze jakieś piczko, coś? Tu jest piczko, tu jest piczko. Tutaj jakieś piwko. Arty Rocket. Pam, param, pam, 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 pyk. Dobra, cyk. Dawaj więcej, jeszcze tu jakieś piczko. Są jakieś te, przeciwbólowe, pierdolety. Popcorny, kurwa, sporo, żebym tego zamówił.
Za dużo. Zaraz tam będę, na spokojnie. Poczekajcie. Posuję, witam. Jeszcze ceny będzie trzeba zmienić, ty. Pom, 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 poro, pom, pom, poro, pom, pom. Ja wiem, że powinienem sobie ustawiać te nalepki na tych półkach, żeby później pracownicy mogli to robić, chociaż nie wiem, czy już mogą to robić, czy jeszcze nie, czy za chwilę będą mogli robić, czy coś w tym stylu. Ale no, na razie tego nie robię i pewnie nigdy tego nie zrobię, bo nie będzie mi się chciało później, bo będę miał tyle towaru, że zajęłoby to po prostu za dużo czasu. I te parasole. Idealnie, bo akurat zaczął deszcz padać, więc bardzo dobrze. Zaraz panią obsłużę, na spokojnie. Witam, bardzo dobrze. Cyk, thanks a bunch. Dobra, ostatnie tutaj. 4 jakieś czekoladki, pierdolety. I jeszcze ten właśnie, nie wiem jak ten znak reklamowy, o co w nim chodzi. Gdzie go trzeba ustawić, ani co z nim zrobić. Czekoladka, pyk. Cza, musimy ten, a nie, czekaj, obsłużę najpierw tych i pójdę ceny zmienić. Tak. Pyk. Bardzo dobrze. Dobra, ten nam tutaj ogarnia, tu wszystko jest... A, jeszcze właśnie, no, ten. I o co tutaj chodzi? Gdzie to postawić? Mogę tutaj gdzieś postawić? Na wjeździe albo coś takiego? Chyba mogę. Tu na przykład? To co z tym teraz mogę robić? Jak się tego używa? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Może to chyba trzeba wykupić w biurze. Tak mi się wydaje. Tak, muszę ceny teraz zmienić. Dobra. 3, 2... Nie będzie, 2,25. 2,80. Siemano, Dragon. Tu nie będzie 5. Nie, więcej. 5,25. Kurwa, 5,40? 5,40. 4,99. Nie, za dużo. 4,60. 4,40. Zaraz tam będę! 90. Tu jeszcze 3,50. Nie, za dużo. 3,20. Dobra, git. Ceny ustawione, może być. No, pasuje. Ładny hajsik już tutaj leci. Jak takie większe zakupy zrobią. Dobra. Pozamykam te lodówki, żeby napoje były chłodne, schłodzone. No, asortyment coraz lepiej wygląda. Jeszcze mamy tutaj jedną lodówkę wolną. Źle nie jest, nie ma lipy. Czekaj, bo tam jakiś klient w tym czeka. Checkout? Dziękuję bardzo. No, trzymaj się, cześć. Czekaj, który pokój ona? O, tutaj dwójkę, ta. Typiara co marchewkę zostawiła w pokoju. Nieźle. Dobra, czyściutko. Tu trzeba łóżko jeszcze wsadzić. Jeszcze musimy tak to dać. Będzie trzeba sraj taśmy za chwilę domówić. Pyk. Dobra, idę po to łóżko. Szybko. Oj, tego chłopa możemy tutaj już odesłać. Dziękuję. Pozdrawiam. Łóżko. Chyba to podwójne wsadzimy, no. To podwójne łóżko, czy ja coś jeszcze tutaj mam? Mamy jeszcze jedno zapasowe łóżko. Trzeba jeszcze... No tu będzie trzeba pościelić to. Czekaj, raz, dwa. I poduchy. Ty, mamy poduchy? Poduszek nie mam. Ale lipa, poduszek nie zamówiłem. Szajse. Ach tak, piękne łóżko. Nie no, są przepiękne te pokoje, które ja tutaj... Poduszki, no. Nie, co ty robisz, głupcze? Będziemy mieli pierwszy pokój trzyosobowy. Tylko poduszek nie mamy, ty. Serio nie mam poduszek? Pillow? No nie mam. No nie zamówiłem poduszek. Jak ja mogłem to zrobić? Witam! Co trzeba? One bed? Nie mam. Na 12 godzin to się nie opłaca nawet wynajmować. A nie, pieniędzy z tego nie ma, nic. No, bez kitu. Musimy tutaj domówić jeszcze jakieś rzeczy. Ile mamy? 566 dolarów. Możemy trochę tą dwójkę podrasować, nie? Żeby tutaj więcej rzeczy było, ciekawszych, jakichś takich ładniejszych, jakieś stoliki, telewizory, pierdolety. No, możemy tak zrobić. Tak. Poduszki. Dwie poduchy takie zamówimy. Lampy tam mamy. Więcej sraj taśmy. Jedną kurtynkę tam trzeba. Nie pamiętam, jaka tam kurtynka była. Zamówimy taką, bo tak. Ta kanapa wygodnie wygląda. Ta kanapa idealnie wygląda. Taka lampa. Jakaś szafa narożna. Nie będzie ta. Nie starczy mi pieniędzy. Klimę może zamontujemy. Ekspres do kawy. Telewizor. Dywan. Dywan tam jakiś mamy, to tam z tym. Książki? Po co komu książki? Jeden shoulder trzeba zamówić. Mydło wpłynie. I pasta do zębów. I lustro. 1134 dolary, żeby upgrade zrobić tego pokoju. Pierdoli mnie, witam. Czemu na 12? Nie mam na 12 godzin, daj spokój. Nie chce mi się wynajmować pokoju dla jednej osoby na 12 osób. No, bez sensu. Ale bez sensu. Ej, ale tu mamy, ty, mamy pieniądze. Ty, mamy pieniądze na to zamówienie. Pasuje robota. Dobra. Paliwo musimy zamówić też. Kurde, ale zakupy chłop zrobił. 23 dolary. I pensję musimy zapłacić. Witam. Checkout. Nie ma problemu. Dobra, to jest pościelone, tylko poduchy muszą przyjechać. Jedna czy dwie osoby były? Jedna osoba. Bo tylko pyk. Zaraz tam będę. Kurwa, nie mogę położyć. Dobra, na kiblu postawimy i pasuje. Boże, jakiego syfu narobili. Nie no, ten pokój mamy w bardzo dobrym stanie. Ten pokój jest picobello. Słucham panią, o co chodzi? Tubet 24 godziny. Hold on. Czwóreczkę pani damy. 252 lory. No i pasuje. Do widzenia. Pięknie. Dobra, to ogarnęliśmy. Sklep musimy ogarnąć. Pensję popłaciłem. Paliwo zamówiłem. No to jak będziemy mieli tak 1200 dolarów... 200 dolarków jeszcze zarobimy, to będzie można zrobić zamówienie, zrobimy upgrade pokoju numer 2. No i tak powoli do jakiegoś upgrade'u bym się szykował właśnie. Te reklamy trzeba sprawdzić, bo postawiłem ten billboard, tylko nie wiem do końca jak go użyć.
Nie mam pojęcia. Ty, a tu nie ma w ogóle ten, w tym pokoju też nie ma zasłon. Ja mam... A nie, bo jeszcze nie zamówiłem. A, jeszcze nie zamówiłem. No, to muszę poczekać. Dobra, jest $1200, zamawiam to. Zamawiam to, robimy to. O, tu jakiś chyba checkout? On chyba checkout robi, tak mi się wydaje. Delivery card Big Truck $1114, pyk. Zamówione. Witam pana. Za drogo? Zjeżdżaj pan. Za drogo. A w moim motelu za drogo. Dwugwiazdkowy motelu. O, pan policjant przyjechał. Zaraz będzie przypał. Tu wynajęte. Dwójkę musimy upgrade'ik zrobić. That is awesome. That is awesome. Dawaj pieniądze. Dawaj pieniądze. O, mało dają te cukierki. O 22.08 przyjedzie dostawa. No zaraz te reklamy zobaczę. No co mi po tych reklamach, jak mam $81. Uspokójcie się. Ciekawe, czy on w tej chwili zarabia na swoje pensje. Musiałbym to jakoś policzyć, tylko jak. Jakie zakupki. Pani tu zrobiła $24, $4 na piwku. Podoba się mnie. Ciekawe, ile pan policjant kupi. Turu, turu. Kurde, duże zakupki robią. Pasuje robota. A, jeszcze parasol. Proszę bardzo. Jakim żwawym krokiem wychodzi ze sklepu. O, pan policjant duże zakupy zrobił. Baterie sobie kupił do latarki. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Ach, reklamy. A, to że ja udostępniam reklamy? 55... To kosztuje dodatkowe $30. Co? Place ads in your motel to generate income. The higher your motel popularity, the more income you'll get. When you buy an ad, you'll find it at the mail post. Mendis. YouTube. YouTube'a będziemy reklamować. Ale czekaj, bo to mnie kosztuje 55, a 30 będę dostawał dziennie. Czyli co, dwa dni to postoi i jest gitara? Not hanged properly. Okej. To jest chyba w tym, w jakiejś skrzynce pocztowej, ta? Jak to wygląda? No jest. Don't forget to subscribe! Dokładnie! Don't forget to subscribe, very good, YouTube motel tego typu. Inni youtuberzy otwierają jakieś kluby albo sklepy ze koszulkami, a ja motel otworzyłem, więc subskrybuj kanał, dokładnie. I łapkę w górę zostaw pod odcinkiem, tak, 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 jest, jest, jest. Witam panią, pasuje, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Jolly Roger tutaj też pracuje. A pan policjant co tutaj panią wiezie? Co tutaj się dzieje? Czy ta pani jest aresztowana? A panie policjancie, o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Unnecessary. Zadupie motel. Dwugwiazdkowe, wspaniałe miejsce. Gdzie jest moja dostawa? Za 2 godziny dopiero będzie. Boże. A nie, jedzie, zobacz, wcześniej przyjechał. Pan policjant porządku pilnuje. Nie ma tutaj martwych ludzi, pan policjant się nie przejmuje. Dawaj, dawaj, musimy tutaj zupgrade'ować. Ja bym mógł tutaj wszystko do magazynu dupnąć. A ja tu jeszcze mam straj taśmę, to w sumie niepotrzebnie zamawiałem kolejną. No dobra, nie będzie. Witam, witam, witam. Dalej, wysiadaj, wysiadaj. Mariusz, szybko. Ja nie mam czasu, ja tu biznes prowadzę. No, tak, to. To, to jeszcze. To. O, i to? Zaraz tam będę, chwilunia. Ej! A bo ja wynająłem chyba ten pokój. Ale dobra, ten, ten mieliśmy tutaj upgrade'ować, nieważne. O kurwa, jaka wielka szafa. Joci kryńca. Jeszcze gniazdka tutaj musimy dać. Lustro. O co chodzi? One bed for 48 hours? Hold on. Nie, jak on one bed? A tutaj 2 osoby są. To ciekawe, to ciekawe. Jak tutaj taka kolejka. A jeszcze po dusie musimy. Kurwa, czekaj pon. Czekaj! Ile on tam ma? Nie no, on tu czekaj, nie mam. A nie, on ma jeszcze 2 minuty. To tutaj w sklepie. Boże, jaki zapierdziel. O Boże, w życiu tak ciężko nie pracowałem. Klimę, lampkę jeszcze. Ekspres do kawy, to. Podusie. O, nie mogę podusi. Najgorzej. A, to musi być też do prądu podłączone. A że lampy nie muszę ten podłączyć. To ciekawe. Mogę tutaj na tym? Tak, idealnie umiejscowiony ekspres do kawy. Tak, tak. Czemu nie mogę tego postawić? O, dobra, mogę. Ile? Minutę jeszcze mamy. Minutę. Szybko, 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 szybko. Zasłony? To już mamy? To, ten, dobra. Jeszcze ten, gniazdko, gniazdko potrzebuję. Dusia, a? No co ty robisz? Nie rzucaj tym, hopie. I'm losing patience, zaraz tam będę. Idealnie, tak, tak. Jest pięknie, widzowie. Co ty chcesz? One bed 48, hold on. Please take number 2, ok? No problem. Take this room. $302, tak, i to jest pieniądz, i to jest pieniądz. Dla pana nie mamy tego, chyba że pan checkoutuje, ale no, no... A, dobra, checkoutuje pan, dobrze, idealnie. Pozdrawiam serdecznie. A który ty pokój tutaj oddałeś? A, jedynkę. Okej, okay, okej. Okay. Kurde, jedynkę też powinniśmy renowację przeprowadzić, ale... Trochę mi szkoda pieniędzy, powiem szczerze. Pod tym względem, że... Już bym sobie rozbudował coś, ten... Jakieś takie rzeczy porobił, nie? No, ale ładnie. Renowacja 2 zrobiona. Pan zadowolony. Kurde, zobacz jaki ma pokój. Pasuje robota. Bardzo dobrze. W sklepie. Chyba paliwko będzie trzeba za chwilę domówić. Coś mi się wydaje. A pani co taka smutna, przygarbiona się skrada? Przychodzi baba do lekarza, a lekarz do niej... Znaczy garbata baba przychodzi do lekarza, a lekarz do niej... A co, po co się skradasz? O co chodzi? O, pieniądze lubię. $169. $49.
720, a ile tam mamy w instrybutorach? Ua, trzeba kupić. No niestety, trzeba zapłacić pensję i zakupić paliwko. To paliwko to tak wydaje mi się. Czy ja mogę podnieść cenę paliwa? Delikatnie możemy chyba podnieść, co? 1,70? 1,65? No, 1,65, zawsze te 5 centów więcej na litrze? Pewnie. Jakby mamy już wymaksowany sklep. Jak to się stało? Nawet nie wiem kiedy. Za łatwo, zdecydowanie za łatwo. I czy my mamy teraz reklamy ready? Jest, get paid, czyli to będzie sobie tutaj generować. Musielibyśmy jeszcze więcej tych reklam poustawiać i też dobry hajsik będzie. Ale ja bym teraz, jak będę miał trochę pieniędzy, to bym jakiegoś upgrade'a sobie zrobił. Ja bym sobie zrobił upgrade'a albo do shop parking lotsa, albo bym zrobił może advertisement, albo te budki telefoniczne. Ty, budki telefoniczne też są spoko, $300 w sumie. Ty, daję budkę telefoniczną, zobaczę jak to działa, bo to chyba ludzie będą dzwonić, ja będę z tego pieniądze, nie? Zgarniać. Chyba tak to wygląda. Taki pasywny dochód. A, ludzie przychodzą i zabieram pieniądze. No i zajebiście. Tych budek sobie postawimy pełno i będzie super. Kurde, zaraz w sklepie się będą kończyć. Nie, no jeszcze mamy w sumie trochę tego. Lipy nie ma.